Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na Wariatkowie. Oczywiście jesteśmy tutaj i będziemy dzisiaj robić wielką rzecz w historii tego Wariatkowa, ponieważ postanowiłem, że dzisiaj pójdę do Milki, powiem jej, że mam tą podkę na miksturę pamięci. Próbowałem już wszystkiego, naprawdę, wszystkiego próbowałem i no... Nie przypomina sobie o niczym, więc po prostu została nam ostatnia deska ratunku, wypicie poty na pamięć, mam nadzieję, że to się uda, bo nie wiem, może pójdziemy do wróżki na przykład, pogadać z nią czy coś, nie wiem, się zobaczy, co się będzie działo. W każdym razie przypominam wam tylko o tym, że mamy daily na drugim kanale Filip Szczypka, tam oczywiście od 1 grudnia startujemy z daily przez cały grudzień, 31 dni filmów codziennie, każdego dnia o godzinie 15 będzie można oglądać kozackie materiały, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie, link jest oczywiście w opisie, zapraszam na Instagrama, na wszystko co trzeba, was tam serdecznie zapraszam, no i witam oczywiście w Minecraft. I słuchajcie, w pierwszej kolejności to ja pójdę po prostu, może zejdę tutaj do tego mojego podziemnego, prawda, bunkra, nie wiem jakkolwiek to nazwać. Otwieramy tu oczywiście zmieniony kod jest, bo dzisiaj jest inna data, więc trzeba wpisać naszą datę dzisiejszą. Wchodzimy sobie tutaj na dół, ponieważ tutaj mam mojego ender chesta, w którym chowamy właśnie taką super ludzką potę, mikstura pamięci, no... musi się to udać dzisiaj, no ja nie wytrzymam, jak to się dzisiaj nie uda. 6 rano na godzinku, budziku chciałem powiedzieć, ale to nie jest budzik, to jest zegarek. Nieważne, troszkę zamotany jestem, nieważne, idziemy na górę, słuchajcie widzowie, ponieważ musimy pójść po Milki. Ona jest w tym swoim budynku, tuż obok mojego Toast House'a, więc myślę, że poddymimy tam jakoś, podejdziemy, powiemy, słuchaj, mam dla ciebie super soczek z gumi jagód, może chciałabyś spróbować, może się nabierze i wypije. A może nie, czekajcie, jaki dzisiaj jest tutaj, ten, tak, i dobrze, wpisany kod, super, świetnie. Lecimy w takim razie, tu przez drzwi, przechodzimy na bok. Tutaj jakoś tak, jak widzicie, jeszcze świąt nie ma tak za bardzo, ponieważ nawet nie pada śnieg, ale może tu się coś rozpada za niedługo, byłoby całkiem ciekawie. Dobra, uwaga, wchodzimy tam na dół do Milki, ja nie pukam tu, po co pukać w ogóle. Dobra, słuchajcie, czy to jest dalej rozwalona ściana? Oczywiście, że jest dalej rozwalona ściana. Dobra, kurczę, jak to się zmienia z czasem, co chwilę tu jest inaczej. O jest, co ty tutaj robisz? Co ja tutaj robię? Ponownie się nachodzę, no, gdyż ponieważ, słuchaj, mam dla ciebie bardzo ważną sprawę, mam super ważną sprawę. No. Musimy... No, czekaj, mogę się ubrać, musimy wpójść, bo ja nie zapukałam się trochę, dobra. Dziękuję. Dobra, różowo może dzisiaj, chociaż nie, dobra, tak jak zawsze. Dobra, możesz wejść, no. No ej! Co za zbereśnik w ogóle, jaki zboczuszek! Nie, no proszę mnie nie wyzywać! Ja to nie moja wina, że masz tutaj dziurę, kazałaś mi wyjść, a wyszedłem tam. Dobra, nieważne, byłaś moją dziewczyną, już widziałem wszystko. Nieważne, słuchaj, mam... Nie, Słuchaj mnie. Kurde, no wybijasz mnie z rytmu! Widzisz, masz tutaj super kielich, co tutaj, co z niego pijesz? No... Soczek, super. Słuchaj, ja ostatnio zebrałem super świetne jagody, czerwone jagody to są. I zrobiłem specjalny soczek, którym chciałbym się z tobą dzisiaj podzielić, żebyś sobie spróbowała, powiedziała, czy dobry, czy niedobry. Oczywiście mam jeszcze masę w domu, więc jak będziesz chciała, to ci mogę jeszcze donieść. A na dzisiaj przygotowałem ci jedną taką, prawda, szklaneczkę, żebyś mogła sobie przypróbować. Oczywiście wypij całość, żeby spróbować pełnię aromatu, pełnię smaku, proszę bardzo. No chyba ja sobie robię, jeszcze z mikstra pamięci napisane. Soczek z gumijagód. Nie czytaj tego, tylko pij, no. Soczek nie, z jagód. Nie, tak, ale dobra, czekaj. Nie, ja nie jestem tego przekonana. No ty jak nie jesteś przekonana? Ale w ogóle też ty masz tą drugą mieczę przy miksturę, co tu zrobiłeś. Okej, dobrze, czekaj. W takim razie musimy cofnąć się pamięcią do pewnych zdarzeń. Poszedłem do wróżki i wróżka powiedziała, że ma taką miksturę, która przeniesie mnie do innego świata. W tym innym świecie ponoć mógłbym znaleźć miksturę pamięci, więc wrzuciłem tą potę, znaczy zrobiłem z niej taką rzucaną, rzuciłem sobie ją pod nogi wraz z bzykiem. Z bzykiem przenieśliśmy się do tego innego świata. W tym innym świecie znaleźliśmy sobie tą właśnie potę. No i wróciliśmy, by zdobyłem ją ponownie, abyś mogła ją teraz wypić. Mikstura pamięci. Tak. Nie wiem, ja nie jestem tego przekonana. Ale ty, kurczę, ty... Ja się stresuję, Skąd ty masz to? Skąd ty to masz? No przecież powiedziałem wszystko, skąd to mam. No dobra, ale czekaj, ale skąd wiesz, że to jest sprawdzone źródło? Wróżka mi to da. To jest musi być. No słuchaj, ale dobra, co ci szkodzi? No bo ja nie za tej wróżki. Polizałem fiolkę. Masz. Fuj, teraz w ogóle. Dobra. Nie no, żartuję, takie pragnie. Nie no, to nie ma opcji. To. Nie no, nie. Słuchaj, było tyle prób, w ogóle grzyba usunęłaś, widzę. Dobra, nieważne. Było tyle prób, przypomnienia ci, kim jesteś, skąd się wzięłaś, pokazywałem ci miniatury. Dobra, powiedziałam, że to jest ostateczność, ta mikstura. Tak, no i wypróbowaliśmy wszystko. To jest... Czekaj, dzwoni telefon, czekaj. O!
Papuga powiedział, że to jest ostateczność. No i papuga mówi, że musi się udać. No. Nie. Ja bym chciała mieć pewność, że to jest bezpieczne najpierw. No nie wiem, no to... Możesz, no to możesz... Dobra, możesz wyklikać tu w tym... Wpisz w Google'a mikstura pamięci. No i nic nie ma, patrz, kurde. Jak nic nie ma? No zobacz, no widzisz, widzisz obliczenia ci wyskoczyły, nie widzisz tego, co tu no jest? No, obliczenia? No nie widzę. Czekaj, tutaj widzę, co... Czekaj. Tak, no. Piszą, że sprawdzone, działa. Nie, super. Jak ty kłamiesz, jak ty kłamiesz. Super, nie, działa ja na pamięć. Nie, ja chcę iść do tej wróżki, zaprowadź mnie do tej koszury. Dobra, zaprowadź dobra, no to chodź, w takim razie chodź. Dobra, nie ma problemu. Dobra. Nie ma problemu, chcesz się porozmawiać? Spoko, spoko, możesz, tak, możesz. Porozmawiasz, pytasz się, schowaj ten nóż. Czemu? Nic jej nie zrobisz. No. No nic nie ukradę sobie, się mój nóż, tak ja nie mam mojego noża, idę po mój nóż. Nie, to jest mój nóż. Nie, to ja idę po swój, żebym czuł się bezpiecznie w twoim towarzystwie. No po co chcesz mieć... Ale jesteś niebezpieczna. Ty jesteś niebezpieczna bardzo. Ja jestem niebezpieczna, ta miksturka to jest niebezpieczna, a nie ja. Tak? No. Nie wydaje mi się. No, mi się wydaje. Ta mikstura działa. O, słuchaj, patrz, chodź tutaj. No idę chodź. Przecież. O, patrz, super. Tak weź tu włóż ten miecz. Nie. O, to ten serio działa? Yo! Usunęłaś? To jest fajny, jest dobra. No, ale nie miesz, tylko kurczę, jedzonko. Ty, a mogę ci naostrzyć ten nóż? Nie, nie, dobra, bierz ten swój nóż czy coś, to wyjmasz. Dobra, masz, kurde, ciekawe. Walę ci z łoma, Zara. Co to było? Co? Właśnie, czemu ty masz tam łom? Bo dobra, dobra, nie, nie ma, nie ma, co to jest. Dobra, walę to, biorę łom. Od teraz łom jest moją bronią. Ten nóż jest teraz już twój, możesz się schować z tym nożem. Dzięki, ale totalnie. To jest mój nóż, to jest... Nóż, ja go sobie kupiłam ostatnio. Tak, dobra, idziemy. Gdzie? Na ryneczku Lidla? Nie, w armię, bo to jest jeden sklep obok mnie. Okej, okay, dobrze. Dobrze, chodź do tej wróżki w takim razie, tylko weź, a schowaj ten nóż, co? Może nie biegaj dobra, tak z nim. Jest, nie, bo się wystraszy drugi. Mała babka i co wtedy? Będzie babka, ryzyko. Wróżki nie powinny, nie są ładne czy coś? Nie, bo to jest taka, to jest... Jakby ci to powiedzieć, to jest taka wróżka jest. Już na emeryturze, ale dalej się zna na rzeczy. To jest, jaki masz dług u niej? 700... Za co? Co ty u niej kupiłeś, że 700 jak to zadłużone? Tyle ty mnie kosztujesz. To jest, nie, to nie, była nie. W sumie, no była. Moją dziewczyną. Nie, wcale nie. Ja dobra, nie właśnie i w tym temacie tu jesteśmy to wyjaśnić, bo my już to kurde, ja znyszczę jak trafi, krew nagła zaleje. Nie jesteśmy razem! Nie! Tak, nie jesteśmy razem. Co? Czekaj, ja gdzieś znajdę te papiery. Chyba tak, ktoś mnie chyba chce wspomóc finansowo. Nie. Dobra, słuchaj. Absolutnie nie. Mam to. Zdobyłem miksturę pamięci drugą, tak jak powiedziałaś, udało się. Wszystko jest, good jest wszystko. Więc słuchaj. No i widzisz, dlatego ja mam ja u niej mam. Dług, dlatego ja mam u niej dług, no to... bo ona za każdą poradę chce ode mnie pieniądze brać. Co ja za... przychodzę do niej, mówię jej miłego dnia, ona 15 diaksów. Wiesz jak nie płacą mi diamentów? Jak? Tak będzie wyglądał Szczypson, jak? To jest groźba, ona mi grozi. Dobra, jestem pani wielka szlachetna. A co, wy umowę podpisujecie? No tak, że jakby mi się coś stało, to żeby płacą mi hajs, nie? Dobra, podpisujemy krwią. No przestań, ej, Szczypson. Przestań, jak rzeczy robi. Okej, okay, elo, melem, która jest bezpieczna, wróżka Benz. Ok, milki. No, dobra, Tościk, możesz to też ja podpisać, że ręczysz. Dobra. Tak, po prostu na wszelki wypadek, to dostaniesz pieniądze w razie czego, nie? O, super. No, ty nie, dobra, to zostaw to, Szczypson, zostaw to, ty pobrudzisz, zostaw to w takim razie. Dobra. Kotuś daj to, zostawiłeś się rzucić, dobra. Kot? To ja tak mówię do wszystkich, okej? Nie powiedziałam tego tak do ciebie, dobra, pani wróżka, o, dziękuję pani Biegasza. To w takim razie dla pani Szwierczki jeszcze, to jest na pewno na 100%, Szczypson, wierzysz jej? No, przecież ja ci od początku mówię, że masz wypić tę miksturę, po co ja mam? Co ja ci mam mówić, że nie wiem. No dobra, no kurde, nie wiem, no dobra, to tak, to też wielka super miksturka dla tej. A, nic nie dostaniesz! No, nie dobra, masz to! Jaki jesteś okrutny. Dobra, taki słuchaj, żarcie kosztował. Ja proponuję tak, bo ja wiesz, ja się jakby nie do końca pewnie czuję w jakimś... Ej, ale tak... czekaj, no właśnie, ja też właśnie chciałem cię zapytać, może ktoś będzie jeszcze, żeby to nadzorował? Tak, ktoś odpowiedzialny? Myślę, że Bzyku. Bzyku jest super odpowiedzialny. Odpowiedzialny? Tak, super jest odpowiedzialny. Ja go nie znam. Super dobra. Jest. To może być Bzyku. Super jest odpowiedzialny. Dobra, no to od Bzyka, to gdzie on mieszka? Tam mieszka. Mieszka tam dalej, że patrz, zaraz, chcesz, ja ci zaraz dam dowód na to, jaki on jest odpowiedzialny, chodź. Zobaczysz, to się przewrócisz, jak zobaczysz, jak jest odpowiedzialny. To jest człowiek, który okay. Tak jest odpowiedzialny, tak bardzo, że drzwi nie ma, bo tak bardzo ufa wszystkim. Okay, tak jest odpowiedzialny. Miło mówi, że, mega miło, mówi, mega że miło. Nie będzie chronił swojego ula, tutaj ma każdy wstęp. Wow. Siema, Bzyku!
Co, co za robisz? O, czekaj, 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 dziurę robię, robię, znaczy rurę, jaką dziurę? Rurę? A będziesz tańczyć na rurze? Nie, rurę robię, żeby zrobić przejście eleganckie tutaj, tylko ona się nie chce postawić, źle się stawia, co to ma być w ogóle? Aaaa! Nie, Mareczek, wiem, Mareczek, słuchaj, bardzo ważna sprawa, patrz, mam miksturę pamięci tutaj i dzisiaj będziemy chcieli ją pić, ale zanim to, nie wiem czy pamiętasz, ale ja ci jestem troszkę... Ja ci jestem troszkę... Czekaj, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wow, dobra, czekajcie, no. Bo wiszę ci ten słoik miodu. O, właśnie, o, tak, 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 chciałem się o to upomnieć, bardzo no, dziękuję, bardzo, kolejny miodzik do kolekcji. Proszę bardzo, nie ma problemu. Schowałam do drugiego szafy, tutaj pięknie, dobra, jest schowany. Słucham, bardzo serdecznie, drogą parę tutaj, znaczy się, co ja gadam? Co? Tutaj drogi tutaj przyjaciele. Ej, ładnie to masz, pamięci, że ładnie. Bardzo dziękuję, a chciałabyś może, fajnie, nie bardzo wiem, ładnie. Jakoś tutaj może chciałabyś może zamieszkać nawet ze mną. Nie, dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. O ty, co ty, przestań, nie wal mi na perkusji. Dobra. Wale ją, ben. Ej, ej, o hola, hola. Hola, hola. Dobra, tutaj uważać, czekaj, to, jak to działa? Jakie miły bałeczki nam przygotował. Dobra, no, let's go. Nie, nie, zostawcie te bałeczki. Ale patrz, idealnie 3, 1, 2 i 3 tak dla nas. No tak, tak, tu, że mało świeżo są, już siedzą od wczoraj tutaj, więc nie wiem, czy od wczoraj? Dobra, to nie, to jednak nie chcę, dobra, no, słuchaj. Mogę ci, ale za to bilarda, patrzcie, jaki styl bilardowy. Nie wow, tutaj, stary. Grupa, gramy. Damn. Damn, patrzcie, a tutaj patrz. Pływam w basenie. O ty, dobra, ty z szybcą, uważaj tutaj, bo tu jest tak, tu jest tak słona, tu jest tak słona woda, tu jest tak słona woda, że mnie wypycha. Patrzcie to teraz, uwaga, 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 nie wiecie, nie wiem, pewnie nie wiecie, ale tosty tak potrafią. Jak, co? Nie, ej, dawaj, 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 szybcy do boku. Dobra, dobra. Nie, nie, co wy robicie, dobra, jest też, dobra, dobra. Dawajcie. O, dobre. Tak, tak, odwieszam piosenkę, jak myślałem, dobra, odwieszam ten ręcznik. Ej, no tutaj. Zobaczcie, tutaj w ogóle mam jeszcze chwilę, chwilka prywatności, proszę bardzo, cyk, cyk, elo. Okej, okay, dobra, ja chyba nie chcę widzieć tego, przykoła i to. Siadaj, skakuj. Jesteśmy sami, dobra, chodź tu. O kurczę, wyskoczyłem, czekaj, czekaj. Siadamy. Hej, chodź, Milki, chodź do nas, chodź do nas. What the fuck, ja pierdzie, jak to wygląda, ja pierniczę. O nie, dobra, koniec, koniec, dobra, to się nie za mocno, za dymy. Ojej, ojej, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść. Shift, musisz przytrzymać i tak wyjść, o, tak elegancko. A, tu się takie, dobra, rozumiem, rozumiem, dobrze. Chodź, chodź, bzyku, bo musimy obgadać jedną bardzo ważną rzecz. Co się stało? Mamy miksturę pamięci, Emilia zdecydowała się, że jednak ją wypije. Okej, okay. No nareszcie, słuchaj, a co, a nie chciałby pić, o ty, Emilia! Czekaj, 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 bo ty tylko powiedział, podobno jesteś odpowiedzialny, więc masz, to jest ubezpieczenie zdrowotne. Co to jest? Oj, czekaj, daj mi, o, daj, daj mi, oddaj, patrz, ubezpieczenie oddaj, zdrowotne. O, tu, o, tu, stejka, dobra, dzięki, no, stejka, ale ja wolę miód, a dobra, dzięki, dobra. Nie, o, może, super, no, dobra. Elo, Melo, mikstura jest bezpieczna, dobra, słuchajcie, ja to na pewno przytrzymam w bardzo dobrym miejscu, gdzie ja to mam, chwila, ja mam takie bezpieczne... Nie, nie, spokojnie. Włóż to do jakiegoś słoja z miodem. Nie musicie martwić, ja tutaj mam taką, taką pasję. Wow, let's go, palimy to. Lawa taka, robisz tak, cyk. Nie, no żartuję, to jest tak naprawdę, to jest taka specjalna lawa, słuchajcie, że ktoś będzie myślał, że to się spali, tak naprawdę się nie spali. Nie bójcie żaby, czy tam nie bójcie pszczołki, jak ja to mówię. Nie bójcie pszczołki. I dobra, będzie stara, więc jakby coś, to ją schowałem tutaj gdzieś, gdzie jest miód. Jakbym ją zjadł przez przypadek, to nie wiem. Jasne, nie ma problemu. No, spoko, tylko moje, tylko zależy od tego moje życie, spoko, tak, no. Nie, aha, problemu. Ale czekaj, ja to masz tą miksturę, na pewno tak, wszystko działa, nie, wy, tak, nie wypił ją nikt, nikt. Patrz, nie ja już, życzy, ja już nawet ją oficjalne przekazanie tutaj, proszę. Czyli bardzo, do dróg oddechowych będzie tutaj znaczy, przekazywana. Znaczy, niekoniecznie do dróg przełykowych bym nawet tak bym rzekł. A, bo dobra, to się dobra, pije, dobra, a nie faktycznie wącha. Faktycha, faktycha. Dobrze, ale czekajcie, ale czy to jest odpowiedni moment? Ja myślę, że nie może tego Milki sobie tak wypić tak o normalnie na przejściu. Nie, musimy iść do jakiegoś miejsca. Tak, nie, to musi być specjalnie przygotowany rytuał. Dobra, tak, 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 to nie może. Czyli tak co, być, przy ognisku robimy? Dobra, a, chodźcie, chodźcie, robimy rytuał. Chodź Marek, tutaj, chodź. Ja ty się znasz na rytuałach. Chodź, chodź, chodź. Nie, no na zewnątrz, żeby to pić, no prezes. Uwaga, uwaga, i rytuał. Uj, hej, 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 teraz si, teraz sobie trzeba usiąść. Dobra. Dobra. To jest wężyk, musimy wężyk zrobić. Kurczę. Wszyscy tutaj, mistrzowie. Co jest, jak ty tak siedzisz i jeździsz?
Musisz shifta przytrzymać, shifta przytrzymać i wtedy będzie. Dobra, pięknie, dobra, jest zrobiony wężyk, teraz trzeba poświęcić Milki tutaj, musi wejść do basenu naszego tutaj. Milki, nie jesteś gotowa jeszcze, żeby przyjąć tą miksturę, dawaj, skakujesz. Nie, jestem gotowa chyba. Skakujesz tutaj po pierwsze, a po drugie będziesz musiała drugi skok, skakujesz do basenu, jedziesz. O, leci, ale dziewczyna, no i nie skoczyła, złamano. Nie trafiłaś do zadania, musisz jeszcze raz, a już miała złamaną, więc to nie ma. Dobra, teraz dobra, czyli jeszcze raz. Dalej, łomem walę. Co? O nie, nie łomem, nie, żartowałem, dobra. Dobrze. Czyli robię rozpęd i walę z ten. Tak, ciosa normalnie, jakbyś chciał. O kurde, sam skoczyłem. Co to było? Ale piękne, to było poświęcenie, to rozumiem, tak ma być, tak ma być. Słuchajcie, a teraz ostateczna próba, tak zwana próba na główkę Szczypsona, taka trochę samobójcza. Idziemy tam na samą górę i skakujemy nie do wody, ale na trawę. Ej, tak naprawdę, nie, no po co? Ja nie wiem, co to jest za rytuał. Nie, ja mi się wydaje, że możemy już przejść do próby organoleptycznej. Nie, nie możemy, słuchajcie, wy myślicie, że wy jesteście. Ale możemy iść do domu, a nie tutaj na przyognisku. Ale nie tego byś chciała, miejsce. Gdzie to, gdzie proponujesz? Powiedz mi, pani nie Emilio. W domu na przykład, jakiś pokoju czy coś. Dobrze, zapraszam tutaj, To jest idealne miejsce. Wśród kwiatów i zieleni. Może być to połączenie jakoś z naturą. Może być tu? O, bardzo ładnie to wygląda. Tak, uwaga. Dobrze, czy możemy przeprowadzić próbę organoleptyczną na tym, prawda? Nie, ale czekaj, ale może się najpierw połóż. Jaki jest swój ulubiony kolor? Chyba brązowy, nie? Znaczy ten szary. Dobra, proszę cię bardzo. Na łóżku się połóż. Co ty się kładziesz na ziemi? Tu piękne łóżko, masz przygotowane, Emilia, dla ciebie, uwaga. A trochę mi się to baguje, ale spoko. Ja nie, no na pewno? Na pewno jesteś, zobacz na F5. Nie wiem, czy tutaj coś nie będzie przeszkadzać w wypiciu, ale okej. Okay. Nie, dobra, nie, mi jest niewygodnie, ja się tutaj stresuję, po prostu. Dobrze, no to, słuchajcie. Czego ci brakuje? Potrzebujesz diamenta jakiegoś, może tutaj odwagi, otuchy, może jakiegoś buziaka odszczycona, nie. Nie, ona potrzebuje to wypić, żeby przypomnieć, kim ja jestem, później będzie chciała buziaka. Tak, no dobra. Dobra, jesteście gotowi? Pi. Ja myślę, że jestem, ale czy ty jesteś gotowy? Ja jestem gotowy, aż powiem szczerze, że aż sobie, prawda, siądę. Dobra, to trzy honory. O kurde, okej, dobra, więc 3, 2, 1. Bi. Cześć, to ja! Pamiętasz mnie? Halo? Co się stało? Ej, czy coś się stało? Fajerwerki! Wszyscy szybko, fajerwerki, dawaj fajerwerki! Czekaj, bo ona sobie właśnie przypomina, kim ja jestem. Patrz. Dobra. Jakiś buziaczek? Coś? Dawaj, nie krępuj się. Nie, czekaj, co się stało? Ej, czemu? Chwila, Milki nic nie powiedziała, o co chodzi? Ej, czekaj, bo... O, ej, coś jest nie tak, ej, szczerze. Wykręciło ją. Stary, to było z alkoholem chyba. Wstydzi się na pewno. Chodź, dobra, bo ona sobie przypomniała teraz wszystko i dotarło do niej, co ona odwalała i jak bardzo dużo zapomniała. Ej, stary, co jest? Ona do kibla weszła. I zaraz, czemu do kibla, co? Nie wiem. No właśnie. Co? Czekaj, musimy podsłuchać się. Czy ona żyga? Nie, to są kobiece sprawy. To są kobiece sprawy! Nie, wy się nie dotykaj tam, nie chodź tam. Stary, ja nie wiem, czy wszystko jest okej z nią, wiesz, stary? Ja nie wiem, czy... W sumie, nie, na pewno zakrztusiła się. Myślisz? Zakrztusiła się. No, na pewno nic jej nie jest. Nie, jesteś pewien? Czy ja mam wejść i pomóc? No dobra, weź ty, halo, dobrze, weź, zobacz, co się dzieje. Co jest? Halo, pani Milki, ej, co jest, czy mi się wydaje, czy to jest zbladła tam i ta... Te smakowało? Nie. Smakowało co? Jak siki jakieś. O nie, czekaj, o fuj, czekaj. Gruszka! O nie, pomyliłem fiolki! Co, jak to jest? Żartuję. Ja cię kręcam, super żarcik, dobra, słuchaj. To ja. No. A ja pamiętasz, mnie jestem, Paliona, tu, nie? Nic takiego? No jak? Dobra, ona robi nas konia teraz, zaraz, to jest taka nie, dobra, taktyka. Dobra, nic nie pamiętam, ale... Skończ żartować. Stary, co się... Czekaj, dobrze się czujesz? Ale nie. Ale w porządku wszystko. Ała. Ej, o nie. Czemu nie wstajesz? Czemu cię wstajesz? Nie wiem, że było, że nie boli głowa, i tak kręci w głowie teraz. Ale dobra, a powiedz tylko, pamiętasz co? Pamiętasz? Nie, tak. Nie? Nic? Dobra, stary, czekaj, ja tak się teraz zastanawiam, może to jest taka właśnie, wiesz, jakby to powiedzieć... Kurczę, jakby to nazwać. Tak, grywka dziewczęca, nie? Że... Tak, że może, że, odgrywa, znaczy może, nie, bardziej mi chodzi o to, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, nie? Że może to jest jakiś efekt uboczny tego wszystkiego, że wiesz, że ona po prostu się źle czuje, czy coś. Ja może to musi trochę potrwać, nie? Masz, napij się wody.
wiesz, i tak dalej. Wiadra, dobra, ty, a może zostańcie tu, a ja skoczę do tej wróżki z nią pogadać o tym i spytam się jej, czy dobra, może być jakieś tam. Czekaj, weź, wiadro jest większe. Dobra, zostań tu z nią, pilnuj ją. Ona założyła sobie, weszła do wiadra. Normalnie dobra, wiadro trudno. Na siebie. No, dobra, poczekajcie tu, ja lecę szybko do tej wróżki z nią pogadać. Zaraz, dobra, zaraz tu wrócę. Dobra, wracaj szybko, szybcą. Powiedz, czy ona jakieś efekty uboczne czy coś. Dobra, dobra, czekaj, lecę do niej. Dobra, uwaga widzowie, lecimy do wróżki. Musimy się dowiedzieć, o co chodzi, bo tutaj coś jest podejrzanego. Tak nie powinno być. To jest chyba jakiś efekt uboczny, bo znikają boczki, mam wrażenie. Ale dobrze, wchodzimy tu. Puk, puk, halo, dzień dobry. Jest problem ogólnie i będę się streszczać. Milki się źle czuje po wypiciu tej poty, którą ręczyłeś, że jest sprawna. I co teraz? Jaki jest plan teraz działania? Bo wiesz, jakby, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne? Kurde, nie denerwuj mnie nawet. Nic nie dodałem do tej mikstury. Dostałem ją taka, jaka jest, nic w niej nie zmieniałem. Bo ona była idealna. Dobra, ty się chyba troszkę nie znasz. Ale nie ma żadnych efektów ubocznych, typu, nie wiem, że po prostu się źle czuję, po tym może mieć zawroty głowy i tak dalej. Nie ma? Dobra, a możesz wyczytać gdzieś tam w jakiejś książce, czy na pewno wszystko powinno być okej? Mi się wydaje, że jesteś niedoedukowana i powinno się ten. A co się dzieje? No lekko, tak, zwymiotowała w sumie, później kaszlała i ostatecznie leży, bo jej się kręci w głowie. Tak jakby. Nie jest w ciąży, bo jakby była w ciąży, to by miała brzuch po czasie, ale jakby, no nieważne, w każdym razie nie może być w ciąży, bo z kim? Nieważne, dobra, to nie temat na teraz, przejdźmy dalej. Co z nią jest nie tak? Tyle chcę wiedzieć po prostu. Czy to jest normalne? Ty wyczytaj, to musi być gdzieś tam w jakichś książkach. Nie moja wina, no podpisałaś w sumie dokument, który zaświadcza, że jest to wszystko gites majonez, więc w sumie to twoja trochę. Ale ta mikstura była, no jaka była, jaka była? Powiedz to, no była idealna. Była idealna. Nic nie dodałem. Nie miałem kiedy tego dodać. Po tym jak wyszliśmy stąd, dałem jej tą miksturę, ona ją miała i nie miałem czego tam dodać. No, nie było szans. Chciał użyć jakiś Po co miałbym użyć hipnozy? Ja chcę tylko, żeby ona to wypiła i żeby sobie przypomniała, kim jestem. Dobra, wiesz co... Ty coś knujesz, ty zaraz ściągniesz pewnie maskę i się okaże, że Slendermanem jesteś. Dobra, trudno, nic się nie dowiem, okej, dobra, trzym się. Wrócę z powrotem, sam rozwikłam tą zagadkę, nie będę tutaj z tobą rozmawiać. Ja nawet mnie nie słyszę już. Dobra, słuchajcie widzowie, to jest coś podejrzanego, tak nie powinno w ogóle być. Milki się źle czuje, ta wróżka coś ukrywa, mi się wydaje, że ona od samego początku wiedziała, że coś się będzie działo, że będą jakieś efekty uboczne. Ale teraz pali głupa i mówi, że nie wiem, co się dzieje. No nie wiem, może, albo może tak musi działać ta mikstura, nie wiem. Halo! Halo, halo! Też mi się lekko udzieliło. I jak tam? Jak sytuacja? Lepiej się czujesz? A chcesz się rzygać dalej? Jest mi niedobrze. Dobrze, kładź się. Wróżka powiedziała mi ogólnie, zacytuję. Mikstura była idealna, że ja musiałem niby coś tam dodać. Ja nawet nie miałem kiedy tam czegokolwiek dodać. No, ona jest totalnie jakaś. Jakaś totalnie. Nie, coś z nim jest nie tak. Nie, ale dobra, nie wiem, zobaczymy. Niech Milki po prostu tu poleży, niech się prześpi. Dobra, i po prostu zobaczymy, jak się będzie czuła jutro. No bo w sumie nie mamy na to wpływu. Masz kibel jakby co blisko, jakby trzeba było rzygać to. A nie, możesz tu zostać. Idziesz do siebie? Możesz do mnie się położyć, jak chcesz. U mnie też jest piękne łóżeczko. Nie, może niech pójdzie do siebie. Wiesz, u siebie będzie się czuła najpewniej. Dobra, no to słuchaj. No dobra. Milki, żegnaj, albo nie, ja ją odprowadzę, to ty żegnaj w takim razie. Dobra, tak, to ja w takim razie się spadam do siebie, trzymaj się. Tak, pozdro, jeszcze, pozdro, razie. Czekaj. Emilia, gdzie ty idziesz? Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tutaj, wyjdź przodem, będziesz miała bliżej. Nie, się upowie. No ja rozumiem, to po prostu się położysz w siebie dojdę. I zobacz, jak nie dojdziesz. Nie dojdę. Dasz radę. To nie jest takie trudne. Dawaj, chodź. Tutaj, chodź, tu na prawo i dawaj, wejdziesz do tego, do... Co? Ja zaraz nie wiem, no nie, ja nic nie widzę już. Jak nic nie widzisz? Oczami. Jak nic nie widzisz? Czarno przed oczami. Tylko nie mdlej. Nie mdlej, Milki. Milki, normalnie, tu przeskakuj przez balustradę, dawaj. Tu, dobra, jest super, super ci idzie. Jak nic nie widzisz, no przed siebie. Czekaj, tu, prosto, dobrze, super, po schodach do góry. Otwierasz drzwi, świetnie, jest super. Dobra, teraz po schodach na dół. Co jest? Nie mdlej! Nie mdlej! Nie mdlej! Nie!